gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Gdy ostatni raz tutaj był, po raz pierwszy w historii tego programu, musieliśmy działać w postprodukcji i część rzeczy wypikać. Gdy po raz pierwszy raz tutaj był, po raz pierwszy bałem się, że stracę pracę, dzisiaj jest po raz drugi. Wojciech Hadej. Dzień dobry. Zrobię wszystko, żebyś nie stracił pracy, natomiast z różnych powodów, chociażby z takich, że już mam 60 lat, pozwalam sobie na więcej niż ci, którzy mają tych lat mniej, bo ludzi w moim życiu, którym mogę powiedzieć, żeby pocałowali mnie, jest coraz więcej, a nie mniej. W związku z tym się tak troszkę luźniej czuję i od nikogo, właściwie zależy tylko od jednej osoby i tej osoby nie będę w żaden sposób poruszał. Natomiast całej reszcie mówię, jak chcecie, to mnie pocałujcie. O kim mówisz? Kto jest tą osobą, której nie ruszę? Mój pracodawca. Ja słyszałem, że Gmacherzy wystawili kursy na to, ile razy padnie słowo Mioduski w tym programie. Ja postawiłem na 121,5 ponad. Ale to chodzi o jakiegoś Mioduskiego, czy tego najlepszego prezesa świata, jaki w Legii, działa i nic mu nie wychodzi? No pewnie kilka razy, jak mnie sprowokujecie, to nazwisko padnie. Ale fakt, natomiast... to wyszło ostatnio. Zatrudnił trenera i okazało się, że posiadanie trenera znacznie zwiększa szanse na sukces. Ale no przez tyle lat no coś musiało wyjść. No nie może być tak, że każda decyzja jest zła, nietrafiona, tragiczna. No ale z tego, co też gdzieś tam można usłyszeć, to tego trenera mu podpowiedział ktoś. Ktoś mówił, że warto, że pewnie nie będzie gorszy od tych, których no, sam... Tak to wygląda. No, Stanowi też ciebie ktoś podpowiedział. Nie ma w ogóle możliwości. Stano mnie zna z 25 lat i wiedział, że jak mnie zatrudni, to nie będzie lepiej, ale będzie weselej. Co się, Wojtek, zmieniło u ciebie przez te pół roku, kiedy ostatnio byłeś? Założyłeś poczytnego, oglądalnego vloga. Nie wiem, czy oglądalny, bo na przykład jak patrzę na oglądalność waszych programów, to jest mi głupio, że mojego prawie nikt nie ogląda. Ale ty jesteś sama, nas jest czterech, a czasem pięciu. Ale no, mogę mieć swoje zdanie na ten temat. Myślałem, że to będzie lepiej oglądalne, ale dobrze, że ogląda to więcej niż 1000 osób. Co się zmieniło? Z takich rzeczy bardzo poważnych, ale takich naprawdę bardzo poważnych, zaszczepiłem się przeciwko COVID-owi i psychicznie się lepiej czuję. Przez kilka dni czułem się gorzej fizycznie, ale to tak miało być. Teraz się czuję już całkiem dobrze, bardzo dobrze. Czekam na drugą dawkę i polecam wszystkim tym, którzy są antykowidowcami, żeby zamknęli mordy i się zaszczepili. Co jeszcze się zmieniło? Przybyło mi siwych włosów. No co jeszcze? No i ten ostateczny dzień, ostateczny jest coraz bliżej. Chodzi ci o... dokończenie nakładu twojej książki. A, no właśnie, jeszcze zanim ten ostateczny dzień przyjdzie, to coraz więcej... Mówiłem delikatnie. Coraz więcej jest tematów, które być może byłyby, znalazłyby się w drugiej części, natomiast jeszcze decyzji ostatecznej nie podjąłem. Jeszcze niech się ta sprzedaje część. Jeszcze niech się ta pierwsza część sprzedaje, a później będziemy się martwić, co dalej. Do kupienia? Cały czas. Z różnych, no, Empiki. W dobrych salonach prasowych. W Biedronce. W Biedronce niestety nie. Była szansa, żeby miała być w Biedronce, ale... Uznano, a potaniała, że... już, czy cały czas? Tak, no, potaniała. Teraz już ja dopłacam, jak ktoś kupi. A masz z czego, nie? No tak, mam z czego. A poza tym chciałem państwu powiedzieć, tak naprawdę, nie żartuję, że jestem dumny z tego, że Wojtek Kowalczyk mnie zna. A mnie kocha. Tak napisał na Twitterze wczoraj.
No dobrze, zachęcamy do kupowania. To niech tu leży, niech tu leży, dobrze? Możesz niech tu leży, cały czas jest jeszcze. Możesz tak siedzieć cały program. Nie, tak cały program nie. Czy to jest nagroda w dzisiejszym quizie? Proponuję tak, jeżeli a kto wygrał ostatnio? Wojtek Kowalczyk. Proponuję, żeby to była nagroda, ale w taki sposób, jeżeli będą jakieś tam... Dostajemy i ci oddajemy. Roki, jeżeli ktoś będzie komentował ten program i najbardziej elegancko mnie skrytykuje, tak, to jest dla niego. Ale to ja to nie bardzo wiem, jak to bardzo elegancko. Komentarz, który nam się najbardziej spodobał w podaju. Tak. Dostanie może ten, który najwięcej łapek dostanie, bo moim zdaniem widzowie są bardziej demokratyczni, to jest bardziej demokratyczne. Ale ten, co dostanie najwięcej łapek, nie musi być o Hadaju. Nie, tylko że... Moim zdaniem, jeśli zapadliśmy taki konkurs, na pewno to będzie taki komentarz. No dobrze. Tylko pamiętajcie, że jak Wojtek będzie to wybierał i oceniał, to musi być wszystko wypikane. To on takie najbardziej komentarze ceni. A my też możemy coś napisać? Możecie. Bo ja mam dużo, jeśli chodzi o pana Hadaja. Jeszcze jest, bo nie przedstawiłem was, a nie wypada. Jeszcze Wojciech Kowalczyk jest? Jestem, bo stąd nie wychodzę. Dobranoc, dzień dobry. Kuba... Czy nie wiesz, kiedy jest noc, kiedy jest dzień? Nie wiem. Dzisiaj jest dzień. Tak? Kuba Białek, tak. Dzień dobry. Szczególny dzisiaj. Bo jest dzień, to mówię dzień dobry. A i Mateusz Rokuszewski po dwóch nieobecnościach. Tak, pojawiłem się tylko po to, żeby powiedzieć, że już nie wygrywam, bo kiedy ja wygrywałem, to były słabe nagrody, albo wymyślone nagrody, a jak mnie nie ma, to są zawsze jakieś fajne. Jedyny człowiek, który był na urlopie... A dzisiaj znowu zapomniałem. Jedyny człowiek, który wiesz, jest na urlopie. Ale czekaj, to inaczej. On jest wiecie na urlopie. Co ty gadasz? Nigdy nie byłem na urlopie. No jak nawet nie? Jak byłem teraz na urlopie. Miałem przynieść dzisiaj monetę z Jerzym Engelem, ale zapomniałem. Paweł, była mowa już w tych programach o tym, że Roki prowadzi taki, jak to się nazywa, wideoblog. Roki wyjaśnia. Nie było. I to jest dopiero. A może było? To jest dopiero merytoryka i to jest dopiero oglądalność. I to jest coś, czego ja Rokiemu zazdroszczę. W takim sensie, że tak bardzo się interesuje piłką, jak ja przed wielu laty. I trochę mi jest szkoda samego siebie, że już mnie to w ogóle właściwie jakiś, nie obchodzi. Zrobimy kiedyś taki odcinek crossoverowy, że ty wystąpisz, a co to znaczy? Ty wystąpisz u mnie, a ja u ciebie. Zamianka. Tak, i albo tak ludzi zaskoczymy, że ludzie myślą, że to jest Hada i nagle usiądę ja i będę te swoje smuty mówił, a ty usiądziesz na moim fotelu i będę te swoje mówił. Tak, te swoje smuty. Tak. Albo nie, albo na odwrót. Ty będziesz mówił w stylu Wojtka, a Wojtek w twoim stylu merytorycznie. Ale musicie... Napiszecie sobie. Ale o ile Rokiemu może się udać w moim stylu, bo to jest styl, który się nazywa brak stylu, to mnie się może nie udać w stylu Rokiego, kiedy tam jest powaga, tak jak powiedziałem, merytoryka, filozofia, głębia, a u mnie to jest takie od sasa do lasa. Ale tylko musicie mieć jeden wspólny temat. Niech to będzie na przykład ostatnie 5 lat prezesury w Legii Warszawa. Na przykład oceń ostatnich 2 prezesów w Legii Warszawa. A szczególnie obecnego. Ale wiesz co? Pobijesz oglądalność TVP. Założę się, że Adaś Zoszak woli z tobą nagrywać, bo mówi, no tam Wojtek Hadaj przyjdzie, usiądzie i z marszu. 20 minut gadania, włączona kamera, idą do domu. A ja to tu dubę, tutaj się pomyliłem, tu muszę poprawić i tak dalej. Ale jest coś na rzeczy, bo jak pytałem Adasia Zoszaka, czyli tego chłopaka od wideo, od montażu, fajnego chłopaka tak w ogóle, z poczuciem humoru, a ja bardzo takich ludzi lubię, to pytam się, Adam, jak nagrywa Krzysiek Stanowski? No i on mówi, mniej więcej tak, no ale to nie będę mówił, jak Krzysiek nagrywa, bo nie będę mówił. A pytam się, a jak Roki nagrywa? I Adaś zamilkł, wziął się tak za głowę i mówi... Się zastrzelił. Mówi, musiałbym to z 2 godziny opowiadać. A pytam się, Adaś, a jak ja nagrywam? A Adaś mówi, pan... To jest kozak. Ale potem zobaczył, ile zarabia na moich filmikach, a ile na twoich i zmienił zdanie. No tak, ale tego mi już nie powiedział, ja do niego po programie zadzwonię. Ale mówił, że na paliwo mu starcza. Nie, no Adam w ogóle fajny chłop. Do połowy drogi, a Mieszka dwie ulicy stąd. Zobaczmy kategorię. Wielkie legijne potyczki, wielkie legijne postaci, dialogi Wojtka Hadaja, Czułko, Rybusy, Wojarze, Najman. Kuba, ty wygrałeś ostatnio? Tak jest. To wyznaczysz. No to nie może być innej kategorii na otwarcie, jak dialogi Wojtka Hadaja. Niech sam Wojciech Hadaj się z nimi wierzy. Tak. I tutaj poproszę o dźwięk, który nazywa się... Czy pokażmy planszę generalnie?
Dźwięk nazywa się Pan Morze. Ale pokażmy najpierw planszę. Mamy jakiś... Awaria. Dialogi Wojtka Hadaja są tak dobre, że nawet się nie ładują. Co odpowiedział słuchacz? Puśćmy dźwięk. Awaria. Pan może wiersze pisze? Nieźle. Nie, ja jeżdżę ciężarówką. Bardzo fajne pytanie. No, trudna kategoria. I to będzie już jedno pytanie nam wyleciało, bo już znam odpowiedź. Tak. Dobra. Z każdym nagraniem tak masz? Nie przyciąłeś? Co zapauzować? Słyszałeś? No, słyszałem. No, to nie jest to. Dobra. Myślę, że musimy zadać kolejne pytanie z tej kategorii. Może do drugim razem się uda. Tak, chodziło o nieciężarówkę jeszcze. Nieważne. Następne pytanie. Z tej samej kategorii. Ale dostajesz punkt. Tylko pauzę zrób. Nie, nie utrzymaj. Ale nie, znaczy, co ja mam zrobić? To się pojawiają odpowiedzi, a dobra, ja to będę puszczał. Ale już poleciała w tym, w eterze twoja, znaczy ta odpowiedź. W której sekundzie tego quizu Wojtek Hadaj po raz pierwszy wspomniał o Mioduskim? Można się pomylić o 90 sekund. Tak się składa, że jak zaczynaliśmy ten quiz, to włączyłem stoper. A i to ja odpowiadam? Tak. No tak myślę, że w 88. Sekundzie? Tak. Dokładnie powiedziałeś o Mioduskim. W 78. No to mały błąd. No ale nie, o 90 sekund mogłeś się pomylić. No ale no. Więc całkiem nieźle ci poszło. Całkiem nieźle. Przyjmujesz pałeczkę i wyznaczasz. Kto teraz odpowiada? Tak. Człowiek, który wie o polskiej piłce na każdym jej szczeblu wszystko, Mateusz Okuszewski. Ale musisz jeszcze powiedzieć z czego? Jaka kategoria jeszcze? Najman. To nie, wszystkich to jest. Wszystkich. Coś innego. Cały czas nie rozumiem tego quizu, ale dobra. Wielkie legijne postaci. Kowal, nie podpowiadaj, bo już wiem, co chciałeś podpowiedzieć. Wielkie legijne postaci. Z kim grał w koszykówkę Dariusz Roduski? Oczywiście z kim znany. Ale ja mogę odpowiedzieć? Nie. To są bajki, że z kimś grał w koszykówkę. Nie znam nikogo, ja kto by chciałbym z nim grać w cokolwiek. Co? Bardzo bo był ten amerykański sen, tak, Dariusza Mioduskiego, że tam pojechał i rzucił Amerykę na kolana. Tak, tak. I tam zdobył doświadczenie, pieniądze i wszystko, i bujne roki. No i grał w koszykówkę z bardzo znaną postacią na całym świecie, nie tylko na przykład w stanie jakimś tam. No. Tak, tak. Na pewno nie jest to tak znana postać jak w przypadku Jakuba Olkiewicza. Tak. Który grał w koszykówkę z panem Gortatem. Nie grał też na pewno z Bogusławem Baniakiem. Ale przypomniał mi się nie Bogusław Baniak, ale inny trener, bo kiedyś Radosław Osuch opowiadał o nim, o Adamie Topolskim, czyli tam szkoleniowcu, który prowadził Zawiszę Bydgoszcz, że to jest największy ściemniacz na świecie. I Adam Topolski też był w Stanach, tak? I miał dużo opowieści w związku z tym. I na przykład opowiadał często, że zna Michaela Jordana i że tam mu, nie wiem, pożyczał mu $100 albo coś takiego, nie? Tak. No i wydaje mi się, że to może być ta sama postać, w sensie Michael Jordan, Dariusz Mioduski i Michael Jordan. Tak, wydaje mi się, że to mogło się wydarzyć. To jest twoja odpowiedź? Zastanawiam się jeszcze, bo nie wiem. Tak. A można podpowiadać? Nie. Czyli to jest źle. W stronę polityki bardziej. No, kurwa, powiedziałem, że nie można podpowiadać. Przepraszam. Z Barackiem Obamą. Wojtek, no, sorry. Tak, z Barackiem Obamą. Ale czy grał, czy nie grał, to też jest do dyskusji, no bo powiedzieć, że się grało z takim kimś, to kto był w Stanach, to w sumie każdy może powiedzieć, grałem, nie? W koszykówkę z Barackiem Obamą. Ale czy to było naprawdę? Ale ja nie chcę tego punktu, bo teraz będą mi przez cały tydzień... Ale nie dostałeś punktu. Ale nie chcę stracić punkt, bo teraz będzie cały czas, że wszystko jest ustawione. Co ty taki pokorny wróciłeś? Weź. Wszystko jest ustawione pode mnie. Wyznaczasz. Ale jesteś najlepszy. Nie dostałeś punktu, otrzymałeś punkty po prostu. To biorę wojarzy na siebie. Dobra. Bo chcę stracić, tak? Tylko boję się, że no mogę. I tak nie stracisz. Rotwaj Essen, Wiener SC, Sankt Polten, SK Vorwärts, Steyr. Znowu ta Austria. Essen to Austria? Wiener chyba. Właśnie. Czy też Niemcy, Wiener? Nie, pierwszy chyba jest... Essen to jest Niemcy, to Niemcy na pewno. Ale Sankt Polten, Austria. Tak, tak. Wiener jest, to znaczy wiedeński. No to mi się wydaje, że tylko pierwszy jest niemiecki. Wiener Sport Club chyba. A później austriackie, moim zdaniem. Też mi się tak wydaje.
ale ja jestem pewien. Essen Niemcy, reszta Austria. Rot-Weiss Essen, Wiener SC, St. Pölten. Dobrze, Wojtek, mówisz. Dobrze? Jesteś fajny. Bo ja się kiedyś tym interesowałem, naprawdę. Kiedyś. A wiesz, kto to? Kto grał w tych klubach, jak Polak? W St. Pölten grał jakiś Polak, ale powiedz pierwsze... Ekstra, a kto ma tu odpowiadać, on? Nie, Roki. No to... A, no to po co ja się... Jeszcze ma powiedzieć, powiedz pierwsze imię, nie, to później drugie nazwisko powiem. Imię zawsze jest pierwsze nazwisko, ale zawsze jest drugie. Ale tak w ogóle to w Tomasz Sankt... Kos. Nie. Kto? W Sankt Pölten... A, czekaj, bo dżingiel mam na złe odpowiedzi. Dewaluacja. Marek Koniarek. W St. Pölten? Grał? Tak. Marek Koniarek? Tak. Dewaluacja. Tam nie było Pieczarek w tych klubach, na pewno. Na pewno. To jedno wiemy. Czyli Roki traci punkt, tak. Teraz wyznacza, ale nie może na siebie. To czułko dla Kuby. Czułko dla Kuby, czułko się układa w ciąg logiczny. Zrobiłeś. To prawda. Dziękuję. Czy jestem postacią związaną z polską piłką? Tak. Czy jestem postacią związaną z Legią? Tak. A skąd to wiedziałeś? Tu. Czy jestem postacią, która jest obecnie zatrudniona w Legii? Nie. Czy jestem byłym piłkarzem? Tak. Nie. No tak czy nie? Ale byłym piłkarzem czy Legii? Zrozumiałem, że Legii. Po prostu byłem piłkarzem. To nie. Jeszcze mogę? Jak? Nie, to, nie, nie, nie. Ale, ale no muszę, bo mnie rozerwie. Ale rozerwie mnie, jak nie podpowiem. Czy jestem postacią, która miała w swoim życiu dużo kobiet? Tak mi chyba niewiele powie, chociaż... Czy nie jestem byłym piłkarzem? Wolisz, tak? Jak przeklinasz. Tak? A na początku powiedziałeś, że tak? Nie, no nie, nie, znaczy nie. Nie jesteś byłym piłkarzem. Czyli cztery pytania były. Czyli jakby to powiedział... Czyli jesteś aktualnym piłkarzem, no. A, grałem w Legii, jestem aktualnym piłkarzem. Aha, no tak, dobra, już skumałem. Miał dużo kobiet. Kto tam z Legii miał dużo? Kowal. Z tak? Legią i kobietami to mi się kojarzy tylko to, jak poszli po Spartaku do miejsca przybytku. Na Wiertniczu, tak. Nigdy tam nie byłem. Kobiet. Nic straconego. A może coś powie kolor włosów? Ja pierdolę. Czy gram obecnie w Turcji? Nie. Czy jestem Polakiem? Tak. Jestem Polakiem. Jeszcze jedno pytanie. Jedno pytanie. Sześć było. No to jeszcze. No tak. Ty się nigdy nie nauczysz. Nie, nie, właśnie nie wiem, w którym się strzela. Czy w ósmym? Nie, w ósmym się strzela, tak? Dobrze. Czy gram w Ekstraklasie? Tak. Tak. I strzelasz. No to strzelam Jakub Kosecki. Jakub Rzeźniczek. Kurde, jak powiedziałeś Jakub, faktycznie. Mówię zgadnie. Rzeźniczek jest, faktycznie, kurde. Przecież no o kobietach była mowa. No bo z tymi włosami kminiłem, bo no. Kosecki ma teraz taki blond, no to mówię pewnie on. No, Rzeźniczek tak też ma blond. No. Ale jak na początku o Turcji spytałem, bo mówię, może Nowikowas. Wyznacza Roki. Ja. Wielkie legijne potyczki dla kogoś, kto w niejednej wielkiej legijnej potyczce wystąpił. Jest to tylko jedna taka osoba, także nie muszę mówić imienia i nazwiska. Paweł Paczul. Jakub Białek. Kto był pierwszym rywalem Legii w europejskich pucharach kiedykolwiek? Sparta Praga, Slovan Bratysława, FC Aarhus, Borussia Dortmund. Podpowiedzieć ci? Nie. Dobrze, bo nie wiem. Ja też nie. Rodzina się naradza, tak. Ale na pewno to nie, na 80%. No dobra, wykluczam Borussię Dortmund, bo byłoby strasznie głośno przy ostatnich meczach z Borussią Dortmund, że kiedyś Legia zagrała po raz pierwszy z Borussią Dortmund. Wielki, poczekaj, pierwszym rywalem w europejskich pucharach. A czy to był Euro w pierdol? Slovan Bratysława. To jest dobra odpowiedź. To moja podpowiedź byłaby zła. 2-0 w domu, 0-4 na wyjeździe. Więc tak, to był Euro w pierdol i wyznaczasz, Wojtek, utrzymujesz swoje punkty. Gratulacje.
trochę się zna historię. Kowal strzela trochę, że tak. Kowal trochę like się historię Legii tworzyło. Bo już znają, to będzie Legifa. Takie okulary mu zjadą. Dobry strzał, nie? Tak idealnie mi pasowało. No dobra, to teraz damy ten ciąg logiczny, sprawdzimy. Roki, jak tam ten wyglądasz w tym ciągu logicznym? Czyli czołko dla Rokiego. Mhm. Chcę zobaczyć, co to jest. Aha, to jest ciąg logiczny. No dobra. Możesz się odwrócić. Zajebisty ciąg logiczny, ale... Moim zdaniem... A skumałeś ten ciąg? No chyba tak. Ja też, chyba tak. Czy ciąg logiczny w tym wypadku ma związek z kulinariami? Tak. Tak? Wydaje mi się, że jest, że będzie rzeźnik, to zaraz będzie jakieś mięso, tak? Albo jakieś zwierzę, które z tym rzeźnikiem ma związek, w sensie nazwisko powiązane z tym zwierzęciem. Po waszych zdrzemniętych minach widzę, że mam rację. Ja trochę szedłem, ja szedłem w innym tropie. W jakim? Co? W jakim? A co cię... Czy nazwisko tego, tej postaci ma związek ze zwierzęciem? Poniekąd. Jak? Serio? Nie, no może. Coś znalazł pewnie w internecie, ja też bym nie wiedział, no ale dobra. Czy to jest Polak? Nie. A już chyba wiem, o co mu chodziło. Ja dalej nie wiem. Czy to jest Niemiec? Nie. Myślałem, że Bastian Schweinsteiger. O to ci chodziło? Tak. To w ten sposób, a, ale to też to kurwa nie... W sensie, ja. Że coś, coś ze świnią, tak? Mówisz? Ja nie wiem. No jak kwi-kwi, to chyba świnia. Chyba, że tak nieudolnie na wysiadujesz. Patryk Kun. Czy to jest Portugalczyk? Tak. O, teraz załapałem dopiero. Czy to jest Portugalczyk z przeszłością w Realu i w Barcelonie? Nie. Świński łeb kojarzyłeś? Tak. Ale Portugalczyk, tak? Mm-hmm. To nie skojarzyłem. Ile tych pytań już było? Jeszcze jedno. Jedynie tymi pytaniami, a... Portugalczyk, świnia. Co tutaj są zaciągi logiczne, to... Portugalczyk świnia, Portugalczyk świnia. Nie no, ale to tak brzmi, że Portugalczyk jest świnią, czy nie? Tak, jakiś na pewno. Zapięty. Właśnie miałem go na myśli, ale skoro mówisz, skoro już powiedziałeś, to pewnie nie on. To knur, nie świnia. Myślałem, że, był, że chodzi o to, że był świnią na przykład dla Izy Koprowiaka albo dla kogoś. Dla band. Bo był. Dla kościoła. Tak. Dla Mączyńskiego. Dla kościelnego. Tak. Portugalczyk. Nic nie można podpowiadać? Paweł? Nie. Można. No mówię nie. No już. Nie, nie można. Tyle podpowiedzi było. Jeśli jeszcze raz podpowiesz, to powiem, to że... To już więcej mnie nie zaprosisz. Tą książkę wezmę, spalę. Nie, to nie podpowiedź. Jak są Portugalczycy związani z piłką? Może lecimy po kolei, bramkarz. Vitor Bahia, Rui Patricio, no, Beto. Jeszcze tam, tak, jeszcze bardziej odległe czasy. Ricardo, jeszcze bardziej? Nie, że możesz zacząć. Kurczę, a może chodzi o to, że na przykład to mógłby być Pedro Pauleta i że Pedro Pauleta był świnią dla Tomasza Hajty, nie? Tak, to bardzo by było za głupie nawet jak na mnie. Nie, myślę, że to było fajne. Można srane w ogóle. Ciąg logiczny jest. Czy jest to postać, która... Z kreskówek? Nie. Przez, czy jest to Portugalczyk, który... Grał w Polsce albo był w Polsce, w sensie pracował tutaj? Nie. Aha, czyli nie, ten, jakiś niezwiązany. I co, już strzela? Tak. Ale Rocky, na 1000% go znasz, na 1000000. No to kurde. Na 1000000, no. No zobaczysz, jak się dowiesz, o kogo chodzi, to powiesz, kurde, jak mogłem nie wiedzieć. No to jest albo Cristiano Ronaldo, albo José Mourinho, skoro tak mówisz, że na 1000000. Ale to nie, nie, nie. Nie, bez odpowiedzi, bez odpowiedzi. Rocky tutaj zastrzelał nazwiskami. Dawaj. Zobacz, palisz? Pomóc ci? Nie. Nie. Nie Luis Figo. Kurczę, generalnie.
No bo chyba nie ma więcej Portugalczyków, nie? Nie. Nie. No dawaj. Kurczę, ta świnia w jakiś sposób mnie. A może tak, tak gra. Tak, ja wiem, że gra. No to dlaczego? No bo zaraz będziesz opowiadał. Nie, nie, bo mi spali książkę. Dobra, no. Pepe. Nie. Co trafił? Tak? Tak? Nie wiem, nie mogę podpowiadać. No tak, no bo a, już to, można. No, bo już trzeba. Znałeś? No, znałem. 100% znałeś? Ale gdybyś nie powiedział, gdybyś nie zrobił tego, no to bym powiedział, że albo Ronaldo, albo Mourinho. Przepraszam, Paweł, przepraszam. No, to... Daj tę książkę. Nie. Ale nie, muszę mieć ją. Dobra. Jeszcze jedna podpowiedź, pamiętaj, że zapalić. Dobra. Tak, Nipkę. Bo świnka Pepa. Tak, w ostatniej chwili mi to wpadło. Wyznaczasz. Plus punkt dla ciebie. Pamiętaj, że ci podpowiada. Dobra. No to wtedy wielkie legijne postaci, albo postacie, to się odmienia, czy nie? I obie formy są poprawne. No tak? No to dla Wojtka, bo mi podpowiadał. Ile lat ma Dariusz Mioduski? Można się pomylić o dwa. No i prawdopodobnie prawie, że trafię. Ja mam 60, Dariusz Mioduski ma... O dwa się można pomylić. Dariusz Mioduski... Ile mam czasu? Dobra, ryzyk 58. Godzina. Chyba za dużo. 57. No to się wyrobiłem. Tak. Z tego 5 lat w Legii, o 5 za długo. Tak. Myślałem, że jest trochę młodszy, szczerze mówiąc. Włosy go pomodzają. Ale tak w ogóle, jeśli chodzi o wiek pana Dariusza, sylwetkę ma taką, że musi dbać o zdrowie, musi się ruszać, musi uprawiać jakiś sport i prawdopodobnie to jest koszykówka. Ale mówią, że ludzie jak nie tyją, to znaczy, że się stresują. Ale czy miałby się niby stresować jak przy takich kapitalnych wynikach? Jak Legia, to samograj, nie? No i dowiemy się o tym w lipcu, w sierpniu znowu. Wyznaczasz. A jaka kategoria? Czy jaką chcesz? I jaką chcę kategorię i kogo chcę tutaj... Rybusy i Najman są dla wszystkich. Nawet Patryla możesz wyznaczyć. Tak. Będziesz tam odpowiedzi. Ale już nie można wrócić na przykład do legijne potyczki, bo było, można. Tak? Można. No, legijne, wielkie legijne potyczki. Kuba Białek. Poproszę. Od ilu kibiców Legia domagała się odszkodowania za burdy w Wilnie? Można się pomylić o 5. Fajne rzeczy wyciągnąć. Burdy w Wilnie? Można się pomylić o 5000 czy o 5? Co to było? O 5 osób. No nie pamiętam, Wetra Wilno, przerwany mecz w przerwie. Przerwany mecz. Debiut Jana Urbana. O cholera. Jan Urban średni. Dostał i mecz drugi się nie odbył, bo był chyba walkowy. Tak. Chyba Legia była zawieszona, nie? W pucharach. Tak. Ja pamiętam, tak. jak Legia się domagała od jakichś chłopców, którzy piłki z meczu ukradli. Jakieś pisma wysyłali do rodziców tych chłopaków, żeby oddawali te piłki albo oddawali 300 zł. Więc coś takiego kiedyś było, ale to nie to. Ci sami ludzie, tylko potem dorośli. A mam jakiś rząd wielkości, o który się mogę pomylić? O 5. O 5. Już nie mówię, nie każę ci dokładnie powiedzieć. Nie wymienię nazwisk, tylko po nie wiem, bo 18. O 21. A, trafiłem. Czysty strzał. Hmm? Utrzymujesz punkty i wyznaczasz. Możemy klasyfikację zobaczyć? Możemy. No dobra. A ten z brodą to ja? Z komuni. Tak. Przed 30 lat. Czarny. To dam wielkie legijne potyczki dla Rokiego. Wielkie legijne potyczki dla Rokiego. Z jakim klubem Legia gra najczęściej w pucharach? Z Borussią Dortmund, z Dublem, z Galatasaray czy z Walencją? Z Dudląż dwa razy, bo tak mi się wydaje. Mecz i rewanż, no. Także to raczej nie oni. Z Borussią na pewno też mecz i rewanż, ale chyba był też wcześniej mecz z Borussią. Jakiś jeden przynajmniej mógł być. Nie można podpowiadać. Nie, dobra, nie można. Zobacz, co mam. Nie można. Z Galatasaray, jeśli dobrze pamiętam, był taki wielki mecz Christiana Brychczego kiedyś. Zobaczysz, jak on zapomniał. Nie można. Nie można. Ci zobaczy. Wojtek, z Galatasaray był wielki mecz Christiana Brychczego kiedyś, dawno temu. Ale no nie mogę. Taki spektakularny. Ale nic nie mogę powiedzieć. No, byłoby, nie był, nie wiem, nie pamiętam, nie znam się. Nie podpowiem. Z Walencją chyba graliśmy raz na początku albo na przełomie wieków, teraz. I wcześniej też. Nie podpowiem. Nie podpowiem. A tak mnie korci, ale nie podpowiem. Dobra, z Walencją.
Czyli dżingiel wjeżdża. Dewaluacja. Galatasaray. Aj. 5 spotkań. Aj. Według historii polskiej piłki nożnej. Czyli 2,5 meczu bez rewanżu. No bo mecz rewanż i jeden mecz taki sobie, towarzyski pewnie, nie? Znaczy, no były takie puchary, że jeden mecz był grany tylko. Albo finał to może być. Albo jakaś faza grupowa na przykład kiedyś jakaś. W pucharze UEFA jakiś był po jednym meczu w fazie grupowej. Traci punkt Roki i wyznacza? Ja wyznaczam. Białek. To dialogi Wojtka Hadaja dla Kowala. Dialogi Wojtka Hadaja dla Kowala. Ja puszczę. Pokażmy planszę. Ja cię. Jak nigdy nie został nazwany Wojtek Hadaj? Ja cię teraz puszczę. Nigdy jeszcze nikt mi nie powiedział, że jest... Chujem to na bank mu ktoś powiedział. Fiutem też na bank. Chujem. Będą pewnie sprzedawczykiem. Będą. Ale ładną to zrobiłem. Panu, jeśli robimy właśnie coś takiego, to polega to na tym, że jedną literkę sobie darujemy. A nie, że tak. Można przeczytać dalej. Dobra. Jak nigdy nie został Wojtek Hadaj, odpowiedź ze sprzedawczykiem. Dobrze, posłuchajmy. A nie, czekaj. Niczym. Nigdy jeszcze nikt mi nie powiedział, że jestem na przykład fiutem. No. Nie pamiętałem. Podpucha z tym sprzedawczykiem, Wojtek. To takie oczywiste. No też mi się tak wydawało. Dewaluacja. No dobra, minus jesteś, punkt. Jesteś fiutem. A ty legendą Legii. Już jest wszystko. Wyznacza Kuba, tak? To ja, Czułko, dla Wojciecha Hadaja. Na czym to polega, bo ja tego nie rozumiem. Zadajesz 7 pytań, kim jesteś? Jeszcze raz. Ja zadaję... Obracasz się? My patrzymy na nazwisko. A, i tak jak z tym tak, Pepe tak, było. Tak. O kurna, już przegrałem, dobra. Ciąg logiczny. Dziękuję. Mogę? Tak. I teraz 7 pytań, żeby tak. Dojść, kto to... Ale jeśli po 5 będziesz wiedział, to możesz powiedzieć. Dobra, a jak po 1 będę wiedział? To jesteś nienormalny. Jest wysoki i ma kręcone włosy. Nie. Jedna. O, ma jedno skojarzenie, jak mówiła. Dewaluacja. W opinii wielu ludzi, bardzo wielu, był najlepszym prezesem Legii. Dewaluacja. Kurr! Pamiętaj, że to ma ciąg logiczny. No, z logiką u mnie nie jest najlepiej, jak widać. Tak. Siedzi koło mnie po prawej stronie. Dewaluacja. Po lewej siedzi. Dewaluacja. Jest prezydentem naszego kraju. Dewaluacja. Premierem naszego kraju. Dewaluacja. Ministrem zdrowia. Dewaluacja. Nie wiem. To jest ta odpowiedź, nie? Tak? Tak, nie wiem. Dewaluacja. Jacek Kiełb. Nigdy w życiu bym nie trafił, nigdy. A byłeś blisko. Żebyście mi nie wiem jak podpowiadali. W ogóle... A kiełb to ryba w ogóle, nie kiełbasa. Ale kiełb, kiełbasa. Ale ryba nie, to no jest. Bez szans, no Jacka, kiełba. Kiełb przez P to ryba. Jak to, tak? Serio? Nie, chodzi o to, że on ma kiełbik. taką tak. Ksywę. Ale dlatego, że jest taka ryba. Maksywę, ale Jacek Kiełb, ten co w Koronie Kielce, w Lechu przez moment. Ale dobra, jest taka ryba, jest. Ale nie chodziło o kiełbasę. A nie, no bez kiełbasę szans, nigdy bym nie z nie nigdy. A to nie za, nie wiem, jakbyście podpowiadali. Jest tam ryb. Nie jej ryb, on mięso. Ja nie lubię jeść ryb, nie smakuje mi kompletnie. No, no może jesteś. Wyznaczasz. Ja? Nie. To ha, ty. Ja dam jeszcze czułko Kowalowi, żeby każdy miał po jednym, bo każdy miał po jednym, nie? Tak. No i zobaczymy, Kowal, czy byłeś taki cwaniaczek teraz. No, na pewno nie zgadnie. Nie ma siły. Dziękuję. Kowal, nie walcz, bo przegrałeś już. Nie zgadniesz, no. W żaden sposób się nie kojarzy z niczym. Z niczym. Czy była świnia, była kiełbasa. Z niczym się nie kojarzy, oprócz ze świni. Świnie. No mówię, że była świnia, była kiełbasa. A pierwsze co było? Pierwszy był butcher. Rzeźniczek. Nie, no bez szans. Kowal, nawet ty nie zgadniesz. Co ty wszystko zgadujesz? Czy może to nazwisko kojarzone jest z Tasakiem? To jest takie pytanie, na które nie łatwo odpowiedzieć. No. Wiesz, jeżeli rzeźnik, jeżeli świnia, no to trzeba czymś to pokroić, nie? No pytam się. Nie?
Ale trochę może tak. No, no to może. Bardziej cię to zmyli niż podpowie. Nie jest to co prawda dewaluacja. Ale nie do końca. Myślałem, że to może jest Tassotti, no ale wiesz. Ja myślałem, że powiesz... Myślałem, że powiesz, że Rasak. Tassak, Rasak. No co? Tassotti. Kurde, ale mnie kusi, ale nie podpowiem, nie. Nie. Spokojnie, Paweł. No wiem. Odłóż dobra, to jest nazwisko zawodnika, tak? Tak. Dobra, to już mam za sobą. I teraz tak, w kierunku to jest chyba najtrudniejsza kategoria moim zdaniem. Tak, no bo wiesz, zdecydowanie. Najbardziej czasochłonna. Tak, i pokojarzysz, no weź pokojarzy Jacka Kiełba. Bo to ciąg logiczny Pawła jest czasami niezrozumiały, no ale... Ja myślę, że Paweł sam tego nie rozumie często. I dlatego to jest takie trudne. Czemu ty jesz kinderki? No? Tak, nie, i tutaj sobie z kinderkami wjechał ty. A mogę zabawkę? No, chcesz też kinderka? Ja chcę zabawkę. Prezent dla nas? Może to nagroda była? Nie, będziemy losować po programie jeszcze jedną rzecz. Znaczy nie wy, ale ja. Musiałem kupić 16 kinderków. Mm. Lokowanie produktu? Nie. Obiecuję, że zanim Kowal zada wszystkie pytania, już będę miał złożoną. Kowal, czy to jest część... Zegartyka. Poczekaj. Czy to jest część świni? Owszem. Czy to jest... Dobra, moje pytanie to było 3, tak? 4. Czy to jest Puszyński? Nie. Kurwa, no tuż. Dobra. No co, no kurwa. Ale dobra, nic nie mówię. No, nic. Ale możesz dalej. Wiem, bo w razie było 4, tak? 5. 5 było już z Tuszyńskim. Ale to jest dobre, Jezus. No. Ładny zapach ma nawet, ta czekolada. Kowal, ja już małpę naklejam. Ja już małpę naklejam. No wiesz, poczekaj, teraz muszę tą świnię rozebrać do końca, kuźwa. Czekaj. Muszę się coś zapytać. Co ja przypomniałem. Najtrudniejsza, absolutnie kategoria, najtrudniejsza. Kowal, bym ci podpowiedział, ale masz tą zapalniczkę. No, no to jak mi, przecież to nie ja będę wtedy podpalał. Poczekaj, tak, dobra, zostały mi dwa pytania? Dobra, nie będę się ten. On już kiedyś był w tym programie. Co? Domyślam się, że, znaczy nie, się domyślam się, ale tak wierzę. Kowal nie pamięta, co przedwczoraj jadł na śniadanie, a ty będziesz mówił, że był. Ja to już drugi tydzień siedzę z książkami, a ty mi tutaj mówisz. Kowal wiedział, że graliśmy ze Szmulowanym. No, to się urodziłem akurat z tym, nie? Poczekaj, tam było, ta odpowiedź była dobra, tak? Czy to jest kawałek świni, tak? Mhm. Znaczy kojarzone, nazwisko skojarzone z kawałkiem świni. Dobrze myśli, kurde. Teraz tak. Bardzo fajna zabawka. Tu mamy małpę i tu mamy gówno. I ta małpa tutaj się bierze to gówno do ręki i rzuca w nosorożca. A nie, to jest kokos, ale wygląda jak gówno. To jest dla... Wiecie, że kiedyś miałem taką półeczkę, specjalnie mi zrobili rodzice na zabawki z Kinder Niespodzianki? Fajnych rodziców masz. No. Gorzej, że oni mają chujowe dziecko. A ty co masz? Ptaczka. Ale muszę go jeszcze złożyć, bo tak nie bardzo ogarniam. No kombinuję, jak wiesz. No. Szukam nazwiska pewnie. Ja to już czwarty jem, ale nie jadłem się na razie. A to masz przecież te. A to dasz mi jeszcze jedno złożyć? Mhm. Ten pożar wszystkie jajca. Wielkanoc była tydzień temu. O, mam samochód. Zawsze chciałem mieć samochód. No, fajną macie zabawę? Dobra, to teraz tak. Ja się obżarłem. Czystej? Ale nie, bo to... Nie, bo nie, bo to będzie za głupie pytanie. Pa, jaki ptaszek. Pa. Tak coś nie działa. Już się ułożę. Co mam robić? Czy ta świnia to samiec? Zajebiste. Czyli knur? Nie. Kuź. Czyli jeszcze jedno. Co? Podobno Kuba po raz ostatni użył tej frazy, kiedy chciał poznać koleżankę lepiej.
Nie, jaki? Nie, bo tak naprawdę. Mówię jak może wiesz, no, wiesz, no, który ma fiuta, nie? I tak sobie poszedłem, wiesz, trochę w innym kierunku. Nie? Że jest fiutowski? No tak przeszedłem, no wiesz, no szukam. No wiesz, no kurwa, no, słuchaj. No. Cześć i cia świni teraz. Rozbieramy element pierwszy. To po kolei. Nogi. Ogon. Pawełku, co to bizze, zaraz tej świni. Ale ja bym zjadł ozorki bardzo chętnie. Pewnie jakiegoś... Krokodylka mam. Pewnie byś ten... Dobra, poczekaj, zostało mi jedno pytanie i mam teraz, tak? Zgreenscreenował się. No. Tak? No. Czy to jest... dobra, czy jest związane z kotletem schabowym? To moja odpowiedź. Nie. Kurwa. No dobra. No to ja teraz mogę strzelić. Ostatnie? Nie, teraz już strzela. Aha. Możesz mi podpowiedzieć, Wojtek. Pożańcą? Nie, daj, spalisz książkę. Artur Kupiec. Nie. Ale dobrze imię prawie powiedziałeś. No prawie, na A się zaczyna. Adrian Szynka. O, widzisz, Szynka, kurde. Tak, gdzie ten doskonały zawodnik Polonii Środy Wielkopolski. Taki... Polonia Środy Wielkopolska. No tak, tak, to ogromna szansa była, żeby trafić. Postać powszechnie kojarzona. Polonia Środa Wielkopolska. A już był kiedyś na Gdy Adrian Szynka idzie ulicą, to wszyscy do niego podchodzą, ma autograf, tak. Bo każdy go zna. Wiem. A każda kobieta marzy, żeby był jej chłopakiem. Bo ja się już rozbierałem przed nim na ulicy. Rozebrałem prawie tą świnię do laga. No. I zapomniałem o Szymce. No. A w Polonia Środa Wielkopolska tam jest trenerem. Kto? Kapuściński. Mój ziomal. No nie mój ziomal, mój przyjaciel. Bernard Kapuściński? Co? Krzysztof Kapustka, Kapuściński, co w półfinale. W półfinale Pucharu Polski go 6 lat temu. Cesarza? I znam ich skład prawie cały. To Krzyżka, Polonii, Środa Wielka... Szacun, Kowal. Szacun, jak no, zna skład Polonii, Środa Wielka. Dobra, ty Kuba wyznaczysz. Wielkie legijne potyczki dla Rokiego. Ja już jestem czymś innym zajęty. Roki ma na razie potyczki z... W którym sezonie doszło do starcia kibiców Jagiellonii z kibicami Legii, po którym przyznano Walkowera Jagiellonii? Ale to było z prowokacji kibiców Jagiellonii, tak? To, o to chodzi. To była miniona dekada, tylko kurczę, wydaje mi się, że to byłby lepszy adresat tego pytania w tym studiu. Wydaje mi się, że wiem, ale... Nie powiem. Wydaje mi się, ale nie powiem, bo się boję o książkę. Wydaje mi się, że to były czasy, w których jeszcze... Nie powiem, zgaś, bo ja nie podpowiem. Asekuracyjnie jestem przygotowany. Nie szyka w nocy. No? Nie szyka w nocy. Po pierwsze, z Legii wtedy pewnie pracował pan Wojciech Hadaj. Tak. Po drugie... Wygłaszałem komunikaty nawet, że proszę, proszę, apeluję, uprzedzam. Wygłaszałem komunikaty, które były... Po drugie, w Jagiellonii miały sto, nie robiły. Pewnie pracował Michał Probierz jeszcze. Ale cię wysłuchali? Tak, tak, jak zawsze. A to było wtedy, co mówiłeś, że nie zostaną nigdy mistrzami Polski? Nie, to było... Tak! Ale nie, nie mogę podpowiedzieć. Tak, to było... Czyli ty ich sprowokowałeś. To było przed meczem, ja powiedziałem. Nie, ale to musimy wrócić, bo ja pamiętam ten mecz. Ale nie, normalnie fiutem został nazwany przez kibiców Jagiellonii wtedy. Tak? No. Jak to było? No, no powiedzieli, że fiutem nie był nazwany. A jak mu mówili? Hadaj ty fiucie! Tak. No. Ale to było właśnie wtedy, co tak... Czyli to twoja wina. On nie rozumiał, nie słyszał. Według Stefana Szczepuka moja. No. Bo to było przed meczem, powiedziałem, że... No to, co powiedziałem, żeby już nie prowokować. I później się zaczęła... Później, dużo później, z jakieś 45 minut albo godzinę później ta rozpierducha. No, bo jestem oszukany. Bo to, w nich to rosło. Wydaje mi się, że to był albo 2013, albo 2014, albo 2015. W takich przypadkach zazwyczaj wybieram te opcje w środku. A to musisz powiedzieć sezon. Czyli sezon, łamane, tak? Mhm. Paweł, to musi być łamane. Tak. Rok łamany przez rok. Tak, rok i powiedział. Sezon 2013-2015. Ale on ma łeb. Ale to był sezon 2013-2015. Roki to jest. Dobra, 13-14. Dobrze. Uf. A tak mnie kusiło, ale mówię, nie dam spalić swojego dzieła. Utrzymujesz punkty i wyznaczasz. To wojaże dla Kuby Białka. Żeby się zeszczyć. To było w tym programie już, bo to nie wiem, co tak, to jest. Tak, to są te kluby. Hertha Berlin, ZVC Meiselwitz, Brandenburger, SC Zud. Orzesz. A kto odpowiada? Ja, Hertha to jest jakiego miasta? Kuba. Hertha, to wiadomo, że Hertha Berlin to jest jakiego miasta?
Piątek nie. Piszczek nie. Też był w Hercie. Starszy czas musiał. Duda. Andrzej Duda Andrzej był w Hercie. A to Polak ma być. A Polak, a on jest Słowakiem. No tak. Polak, Słowak, dwa bratanki. I Duda to nie był stary Słowak. No zaraz będzie. Berlina. Polacy z Berlina. Wiecznie młody też nie będzie, nie? On teraz gra we FC Köln chyba. Tak. A wtedy to, co się pytałeś, czy Pepe gra w Portugalii? Tak. No Pepe właśnie, no. W Porto. FC Porto. No to jeszcze z jakiejś tam strzępy wiadomości mam, no nie jest tak 100%. Nakręć żabką Ronaldo, jak gra tak. Miły, nie? Żeby nawet chyba jakąś dyskusję mieli później taką. A, schował go do skarpety, mówi Jerzy. No Kubuniu? Nie wiem, Pawełku. Kubuniuniu. Pawełeczku, żeby kochani. Nie przedłużać, to strzelę. Kto to ma? Taki nie za dobry pewnie. Nie no, Brandenburger, SC Sud, nikogo przypadkowego nie brali. I do tego Mauselwitz. Tamto musieli dobrze płacić, nie? W tym ZFC Mauselwitz. Ciekawe, ile miał w tej Hercie meczów rozegranych. Kuba! Jerzy Buzek. Dewaluacja. Gracjan Choroszkiewicz. A ty, faktycznie. No, przecież tak historia najnowsza. Założyłem, że to w ogóle też ze starych czasów. Gracjan Choroszkiewicz. Ale to bardziej Hertha Berlin 2 powinieneś napisać. 3. No. A zagrał to jest. Młoda Hertha. Co? U 15. W kręgle. Już tam nie ma debiutu nawet, nie? No ale grał w kręgle i uznałem, że to... Kuźwa, to... Ekstra, nie, no szkoda, kurwa, w kapsle, kurwa, grał. Bierki. Kto wyznacza Roki? Ja. To może Rybusy, bo jeszcze nie było. O. Dobra. O, ty. O, jak to jesteś inteligentny. Mili. Wiem, ja kojarzę. No to strzelasz. To mów. Bo to dla wszystkich. Białek, Milik, Mleko. Co? Na to imię nie i nazwisko, tylko postacie. Przepraszam, ale ten... Postać, to jest imię i nazwisko. No i nazwisko. Arkadiusz Radomski. Tak. Ach, kurde. No ale jaki Arkadiusz Radomski, jak tam było napisane Milik? A to... To właśnie na tym polegają Rybusy. A no to na, tym coś... na tym polega moje przegrywanie. Plus jeden, Roki. I wyznaczasz. To może Najman. Bo Najman, uwaga, to jest ciekawe. Aha, to jeszcze znać, gdzie się chłop urodzi. A on pierdoli o tym Rabiu Dardowie 24 na dobę. Paweł Najman, to jest bardzo ciekawe, to mnie bardzo intryguje. To jest licytacja. Wymień jak najwięcej ludzi o inicjałach WH związanych z polską piłką. Dwa. Z polską piłką to West Ham nie? Nie. Znaczy wiesz, jak połączysz, że z Fabiańskim to już jest. No. Ale to jakby były te, jak to czułko, czy jak to tak skojarzenie, jak to jest kategoria? No, nie, no ale jest, dobrze byś odpowiedział. Polska no. Piłka, no. No Fabiański, no już jest. Łukasz Fabiański, West Ham. Ale kurde, Fabiański? Mhm. Dwa po raz pierwszy. A kto odpowiada? Jeśli Kuba wycytuje, to Kuba. No dwa, on znalazł dwa. Nie wiem jakim cudem, ale znalazł. Wucha. Polską piłkę. No poza tobą, no to jeszcze... Nie, ale to chodzi o kogoś, kto chyba jest trenerem, piłkarzem, czy... No dynamicznie jest to licytacją. Dwa po raz drugi. Dwa po raz... Trzy. Trzy po raz pierwszy. Trzy po raz drugi. Trzy po raz... Czwarty. Trzeci sprzedany. Wojciech Hada i Wojciech Kowalczyk. Ostrzeżenie zapasy do licytacji. Boję się. Roki ma minutę. I zaczyna. Wojciech Hajda. Już podpowiedziałeś. Wojciech Hajda, Stomil Olsztyn, teraz Górnik Zabrze czy coś? Nie wiem, gdzie. Teraz Sandecja. Sandecja. No ale Wojciech Hajda dobrze, no. No tak, jeszcze jedną no tak, jeszcze jeden. Ty miałeś też to Kuba, czy coś innego? Tak. Przypomniałem sobie quiz pół roku temu. Tak, bo to było. W czułku Wojciech Hajda bodaj.
No, był Hada i Hajda, no. A od to WH to się Tomasz Haj to nie łapie? No to jest T, tak, przepraszam. TH. Tak. Nie WH. 10 sekund. No jaki stoper masz tutaj? Ty mówisz dziwnie. Odpalony. Włodzimierz Harasimowicz. A kto to? No to jest znany działacz. W jakim regionie? W Pułtusku. Włodzimierz Harasimowicz. Ale może być jakiś zawodnik. Pułtusku. Niestety Krystian Harasimowicz jest. Albo mógłbyś jeszcze Władysław Hermaszewski powiedzieć. Może też był Mirosław. A nie, Władysław, tak. Władysław, bo musi być WH. Kosmonauta był Mirosław Hermaszewski, ale tu ma być W. A ty widzisz, popiłem. Miałeś to jeszcze jakieś inne? To nieważne. Ty w ogóle miałeś jeszcze jakichkolwiek? Nie wiem, HD i HD. Ja myślałem, że ty sobie minus, coś przygotowałeś. Minus dwa. A to jest umiejętność, to jest refleks, bo ty powiedziałeś dwa. No nie, no wiesz co, ja myślałem, że jakoś mi przyjdzie. Tylko, że zacząłem sobie wymyślać imiona na W i same takie stare, w sensie tak, tak. Wiesław. No. Wiesław Braga, ja no. Też jak już szukałem tak. Też, ale to nie. Wiesław Wojno. Tak, tak, ciężko było, nie wiem. No. Nie wiem, czy jeszcze... Nawet nie jesteś przygotowany, gdyby trzecia odpowiedź, to jakiś z obcokrajowiec pewnie byłby najłatwiejszy do znalezienia. No. Jakiś, nie wiem, kto. Wahan... Nie, no. Wahan Heforian. Minus dwa roki i wyznacza... Witalij Hemecha. O, i nie, wyznacza... A jak miał Hernani na imię? Taki grał chyba w lidze, nie? Witold. Hernani? No. Renhifo. Dobra. A Walter? Mariusz. Walter Hofer. Mariusz Walter. Walter Hofer. Ty, Walter Hofer? A to jest ten sędzia, dobra. Minus dwa roki. Minus dwa roki, ale wyznaczę. Może zacznę punkty? Ale równo, Hataj prowadzi. Ja prowadzę, nieprawdopodobne, korupcja się szerzy. Dobra, to może... Rybus. Rybusy, proszę bardzo. Zaraz, prowadzisz i jeszcze podpowiadasz. Ale dla kogo to jest ten? Dla rzecz? Wszystkich. Aha. I kto odpowie, ten ma punkty? O, a co na tym pierwszym zdjęciu jest? Zamknięty z powodu COVID-u bar. To jest imię i nazwisko? Tak, ja chodzę do otwartych. To jest miazga. To jest taki rybus, z którego jestem dumny. Że nikt nie odgadnie, nigdy. Nie, że jest bardzo inteligentny. No, to... Bartosz Kieliba. Kto? Bartosz Kieliba. Nie. Bo on rozwoził towar kiedyś. No ja wiem. Dlatego tak to połączyłem. Ale nie zmieniam zdania, to nie jest Bartosz Kieliba. Ile mamy jeszcze czasu? Cały czas świata. Nie, no tak 10 sekund. No podpowiedz teraz coś, Wojtek. No podpowiedz. Teraz mogę, ja? Tak. Teraz nie spłonie książka. To tam jest w tym górnym rogu, to ta strzałeczka. Nie, to jest przypadek? To przypadek. Zresztą twoja inteligencja może tak wykraczać troszeczkę poza. Nie jestem taki głupi wcale. 10. I to jest, ma być imię, nazwisko, nic innego? Tak. A nie może być na przykład autostop? Nie może być autostop. 5. Nic, nic nie, tutaj nie. No i panowie, niestety. Dobra. Dewaluacja. No i uwaga. Wszyscy po minus jeden. Bartosz Karwan. Ale to nie jest van. To jest van. To jest bus. To jest van. To nie jest van. Nie. Ale to jest car. Ale van wygląda trochę inaczej. To jest wszyscy wyska. Po plus jeden. No wpisz ten van. Wpisałem sobie van. Geborian. Wpisałem sobie van i masz. New and used vans for sale i mam vana. No nie wiem, się daje, że trochę inny jest van. No ty... Bardziej taki...
Brawo, dżipowaty Paweł. Jest. To jest van też. Nie wiem. Nie ale poza tym to jest też car. No car tak, no car nie zaprzeczałem. Ale car van. A to? No to... Tosz. A tosz gdzie? No i tosza nie było. Van, bo już wiem, van to jest wtedy, kiedy ma tylko dwa siedzenia z przodu i jest taka... Kratka. Kratka i z tyłu jest bagażnik, nie ma tylnych siedzeń, to wtedy jest van. To vanem może być też Fiat Pali Weekend. Dobra, a czemu ty mnie tak krytykujesz? Wpisałem van, wyskoczył czerwony van. To ten van. To sugerował Nyska, nie vana. No dobra, nieważne. Wyznaczę roki. Może wielkie legijne potyczki dla... Już nie ma. Nie ma? To wielkie legijne postaci dla... Chyba już nie ma. Już. Też nie ma? Nie, postacie są. No to proszę, postacie dla Wojtka Hadaja. Wojtek Hadaj, wielkie legijne postaci. Bardzo proszę. Skąd pochodzi Dariusz Mioduski? Dariusz Mioduski pochodzi z Kujaw. Miasto nazywa się Bydgoszcz. I stamtąd pochodzi mój ulubiony prezes Bydgoszcz. Tak jest. No wszystko wie o nim. Wszystko obsesja. O nim wiem. Mam go przejrzanego na wylot. Mam specjalnych ludzi, którzy za nim chodzą non-stop. Ciekawe, czy ukradłeś mu dowód i ekrany wziąłeś? Wyznaczasz. Wszystko. Ja wyznaczam. A kategorię też? I tak, kto? I masz na siebie. Jeśli jesteś pewny, że wiesz... Bardzo mnie intrygują... A co to jest, przypomnijcie mi jeszcze, co to jest Najman? Najman? Co to jest? To jest licytacja. Dla wszystkich. Nie, to dla wszystkich nie. Te rybusy, z tym mam wielki problem. Rybusy, poproszę. I odpowiada, czy... Ja wszyscy. A, wszyscy. O. Rybusy. Rybusy. O. Grzegorz Częstny. Nie. To jest Grzegorz, jak się ten Grzegorz nazywa, ten z brodą? Jak on się nazywa? No, Oszołom. Oszołom, tak, ale jak on się nazywa? Grzegorz Oszołom. Rybus, no i co? Wymyśliłem. Grzegorz Wojciechowski. Nie? Kto to jest Grzegorz Wojciechowski? Nie wiem. Oszołomy z Juventusu. Szczęść Boże. Kościół, szkoła, strzelnica. Jeśli się boisz... To jest Grzegorz Braun. Już nazywa, jesteś tak? Niewolnikiem. Grzegorz Braun. Dobrze mówię? Tak. A ten to jest Wojtek. Szanowna Szczęsny. Pani redaktor. Żyjemy w polsko-niemieckim zarządem powierniczym pod coś tam... Kondominium. W polsko-niemieckim kondominium pod żydowskim zarządem powierniczym. Szczęść Boże. Amen. Grzegorz Bronowicki. Nie. Nie, no bardzo trudne są te rybusy. Prezydent, rezydent, bo nie nazywa go prezydentem. 10. Felicia Brown Forbes. 8, 7, 6. Jeśli nie odpowiecie... Już jesteście niewolnikami. Już jesteśmy niewolnikami. No i co? No i co? Odpowiadaj. Dewaluacja. Grzegorz Wojtkowiak. O Jezus. No faktycznie. Jak Grzegorz Wojtkowski powiedzie, bez sensu. Minus jeden dla każdego i wyznacza dalej Wojtek Hadaj. W jakich kategoriach już nie ma pytań? Wielkie legijne potyczki? Nie ma. Wielkie legijne postaci nie ma, czy jest? Postaci jeszcze jest. Wielkie legijne postaci odpowiada Wojtek Kowalczyk. To będzie ten... Jaka była pierwsza praca Dariusza Mioduskiego? Legalna. Nie w czasie studiów, że tam gdzieś sobie dorabiał, tylko... Legalna. Mhm. Czy dorabiał, ale legalna. Nie psuj, bo to potrzebne. Przepraszam. A ty wiesz, Wojtek? Ja czy wiem? Ale boję się o książkę, nie mogę.
akurat teraz to jest odpowiedź dla mnie, ale nie. Wiesz, gdybym brałbym pod uwagę ze względu na włosy, że grał na pianinie coś w jakimś, na jakiejś majtki. Ale Wojtek, nie jest tak, że on się urodził z takimi włosami. Co? No ale to już po, co, jak się urodził, już pracował? Tak. Poczekaj. Ale Paweł, chodzi o pracę, którą wykonywał już w czasie studiów i z której już, powiedzmy, że się utrzymywał? Czy... Chodzi o pracę pierwszą taką legalną, według moich informacji. To w ogóle taka była kiedyś? No, no właśnie. To jest. Bo wcześniej, według moich informacji, przekopywał ogrody, remontował doby i pracował w sklepie, ale bez umowy. Na czarno? Tak. Czyli łamał prawo? Przecież to były takie czasy, że tam nie było, że tam nie było papieru, żeby z nim umowę spisać, no. Ale to jestem ile młodszy od nich. To w Houston robił. No i wtedy powstało to powiedzenie, uwaga, uwaga, Houston, mamy problem. To żeście ten... A, to żeście tak zwany ten, aha, czyli podpowiadacie prawie, bo już chciałem powiedzieć, że zbierał truskawki, ale jak już w Houston, to tam raczej... A co? Dobra, był malarzem, no bo... W Houston nie ma truskawek? Przez beście chyba, czy... Co? Gdzieś w Stanach przy hot dogach? McDonald's, tak. No to może był malarzem w McDonaldzie. Na pewno nie? A wiadomo, co tam. Ale pokaż mi tą umowę. No. Wojtek, minus punkt, wyznacza Wojtek. Wielkie legijne postaci mamy jeszcze kogoś? Nie. Tam była jedna osoba. A gdzie co? Mamy? Nie wiem, czy się skumałeś. A gdzie mamy? A w ogóle ja ostatnio skumałem, bo jak... Mieliśmy kiedyś z Wojtkiem pierwszą licytację i mieliśmy wymieniać marki telefonów, to chodziło o Morfon, nie? Jak Morfon? W sensie, ja powiedziałem Morfon, a w następnym odcinku dałeś zadanie na wymienianie marek nie, telefonów. Nie skojarzyłem tego. Nie? Nie. Taki przypadek? Myślałem, że chodzi o Morfon. Nie. Wyznaczam kategorię. Wojarze. No. I kto odpowiada? No, musisz powiedzieć. I kto odpowiada, tak? Może chcesz sam, no to sobie wyjdzie. Nie, ja prowadzę, to nie chcę stracić przewagi. Rocky. Stuttgarter Kickers SSV Ulm Augsburg. Ulm. SSV Ulm. I ten poszedł, wydawałoby się, do przodu. Cały czas do przodu. Ale ty masz tu bałagan. Wiesz o mojej głowie? Też. Tam to już masz od... A może to też są jakieś nowe czasy? Ale w Augsburgu, w nowych czasach, to jakiś Polak? No oprócz oczywiście teraz Gikiewicza i Gumnego. Dża. Nie podpowiadaj. Dziala widzę, dobrze. Mamija, Dżakija. Dża prezydentem. Dża kierownikiem. Dża jest menerem, jestem jego za... Nie wiem, Dawid Blacha. A dlaczego nie nagrałeś mi tutaj? Blacha, czego? Ten z Pruszkowa? Tak. Muzyki żadnej. Jakiej muzyki? No i na Seraczu, co Dewaluacja. Chodzi o człowieka, który poprowadzi Lecha z Legią, Janusz Góra. Au. Kurwa, nagrałbyś jakiś... A wiesz co, właśnie skoro ogłosili. Tak? Także oddawaj punkt. Wyznacza to był? Wojtek Hady. Co? To był? Janusz Góra. Wyznaczam. Dlaczego teraz śpiewasz, a nie mamy tutaj tego? W jakiej kategorii jeszcze mamy? Nie chciał cię, czy co? Paweł. Uznałem, że dzisiaj jest taki dzień zadumy. Paweł, w kategorii... Nagrywamy to 10 kwietnia. W jakiej kategorii mamy jeszcze tam pole manewru? W każdej? Rybusy, oprócz? Wojarze, Najman, Dialog. Dobra, niech będzie ten Najman. Niech będzie ten Najman. I wszyscy startujemy, tak? Tak. Jak najwięcej polskich kadrowiczów na Igrzyskach Olimpijskich 1972. Chodzi mi tutaj o piłkę nożną. Widać. Dwóch. Ale to jak mamy wymieniać po kolei teraz? Czy ja? Nie, no musisz. No powiedzieć. Deklarujesz, ile mówisz i wtedy mówisz. I minuta. 12. W ciągu minuty musisz powiedzieć.
kostka. No, Jezus, nie teraz! Ty jesteś niereformowany. No kurde, no wiem. No, ale ale no, na co mam czekać, dobra, jak wiem, żebym ale zapomniał? Tak nie, zgadzamy się, że nikt go nie przebija. Może 12 po raz pierwszy. Nie, nie, no i przesadził. 12. 12 na minutę. 12 po raz drugi, 12 po raz trzeci, Wojtek Hada. Raz się możesz pomylić. Hada, raz się możesz pomylić. Sprzedane, lecisz. Kostka, anczok, kraska, dejna, lubański, gadocha, gorgoń. 7. Kurna. Ćmikiewicz. Ostafiński. Ile wymieniłem? 12? 9. Ale. Tak, jeszcze 3. Gomola, ale nie dam głowy. Gomola. Jeszcze 2. Nie ma Gomoli. Nie ma Gomoli. Już nie możesz popełnić błędu. Szeja. Tak? I po co mówię 12, 10 i też bym wygrał. Powiedziałbyś 4 i byś wygrał. Nie wiem dalej, zapomniałem. Jeszcze masz trochę czasu. 5 sekund. Jakie dziwne, w ogóle złośliwe. Szymczak. Ryszard Szymczak i... Po czasie. 11 wymieniłem, kurde. Minus 2 punkty. Szymczak był? Tak, Ryszard Szymczak. Mówiłeś tak. Lato? Grzegorz Lato, nie. Aby. Na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium? O, moim zdaniem nie, ale dobra, nie będę był, się... Był, żeś wyskoczył, że tak. Nie, no bo ale i tak szacuneczek. No bo to były... W jednym meczu zagrał 45. Ale posłuchajcie, bo to, ja, były, ja, bo to ja, były czasy, ja kiedy... 6 pamiętam, ale dalej to mówię... Ale to były czasy, kiedy ja się tak piłką interesowałem, jak wy się, kurczę, interesujecie teraz. Wiedziałem wszystko. O dzisiejszej piłce nie wiem nic lub prawie nic. I to wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Mogę ci powiedzieć, co ci brakowało, chcesz? No. Joachima Marksa. Tak proszę. Jest, no kurde. Joachim. A wiesz Szymanowskiego? Antoni Szymanowski był, ale zapomniałem o Joachim Marks, ruch. I Kaziu Kmiecik. Kmiecik nie pamiętałem. Nie pamiętałem na. Jarosik i Gut. Andrzej Jarosik, Zagłębie Sosnowiec. Guta wymieniłem chyba. Wiesz, nie. No, wymienił moim zdaniem od Raopole. Tak, od Raopole, ale widzisz, składy pamiętasz. Ale, no. Minus 2 niestety, no. Zobaczmy tabelę. No. A jakbyś powiedział dobrze, miałem być 9 i wygrano właściwie. No, ale no, to jakbym... Jednego zabrakło. Wyznaczasz. Kategorię jaką podpowiedz możemy jeszcze? Wojarze też, czy nie już? Tak. Nie, te rybusy, bo ja tego nie pojmuję i chciałbym wreszcie... Janusz Kupcewicz. Tak. No. Plus 1 Kuba Białek i przejmuje pałę. Nie zdążyłem spojrzeć na to. Jakie mamy jeszcze kategorie? Najman? Dialogi i wojaże. Poza Najmanami dwoma. To wojaże dla Rukiego. Brzydko, brzydko. Kawala, Pittsburgh, Riverhounds. Brzydko się bawisz, kolego. Też mi dałeś. Kawala, Grecja, Pittsburgh. Ale ja ci raz dałem. Stany, nie? A dałeś mi też czółko. A ci nie dałem czółka. Pittsburgh, Riverhounds. Ja cię, co? Tomasz Zachorski. Nie. To? Powiedział, że Tomasz... O, przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć. Dewaluacja. A, i tobie zaległo, bo nie powiedziałeś. Dewaluacja. Adam Fedoruk. Wow. Kiedyś... Kowal, ty grałeś z Fedorukiem? No przecież z Górnikiem na 1-1 to szybko. Z głowy. Fedoruk, oczywiście. Fedoruk na to 1-1, co sędzia Radziński był, tak? Na tytuł mistrza Polski. Tak, ja byłem, za bramką stałem, za tą bramką, na którą Fedoruk strzelił z głowy. Tam stałem. Dobrze, że nie w bramce. Wyznaczysz dalej. Dialogi, ja wiem żonglować. Miał kapitalne złotą przekładkę nad tak. Piłeczką i się wszyscy nabierali. Co? Dialogi Wojciecha Hadaja dla Wojciecha Hadaja. Wojciech Hadaj. Proszę bardzo. W której sekundzie poprzedniego quizu Wojtek Hadaj skrywał po raz pierwszy Mianowski? Można mówić o 60 sekund. I tak się składa, że obejrzałem tam ten quiz i sobie wynotowałem. Odpowiadać ja mam, tak? W 30. No to pewnie trafił, bo on na samym wstępie chyba już rozdzielił to. W 30. Nie wiem, czy zdążyłeś do drugiej nawet już nie powiedzieć dwa razy. W 65. Ale to się wyrobiłem w czasie. Tak, to. Dzięki za to. Długo mu się liczy. Za dużo te widełki zrobiłeś. Nie wiadomo, że od razu. Bo najpierw zrobiłem, że z czołówką. Z czołówką to byłaby 2 minuty, ale bez czołówki to 65. Ale złapałem punkty teraz? Tak. Znowu utrzymałeś punkty. Widełki powinny być 2 sekundy. Wyznaczam.
przepraszam, zobaczmy tabelę najpierw. Powinieneś ile razy padło, jak już trzeba było obejrzeć jeszcze. Nie, no całego mnie obejrzał, bo to było dla mnie wstrząsające. I teraz ja wyznaczam kategorię i odpowiadającego? Nie. Tak, pozostałe jeszcze... nie. A jakie kategorie? Dwa najmany. Dwa najmany, czyli po prostu jedziemy dwa najmany. Dwa najmany, no to najman oczywiście. Wciąż możesz wygrać, każdy może wygrać. Jak najwięcej klubów z Dynamo, Dynamo w nazwie? Trzy. Cztery. Ekstra. Ostatnio ktoś na Twitterze napisał. Pięć, ja pięć. Ktoś to na Twitterze ostatnio wrzucił, jak było Lokomotiv i Dynamo. I tak ty, i teraz... Ja pięć. Było trochę. Tak, to był Dawid Czemko, od którego wziąłem to. No tak myślałem, że przecież... No... Przeglądałem sobie Twittera i szukałem inspiracji. Mhm. Jak mówisz? Pięć, ja. Może 12. Nie pięć. I co, już wymieniamy? Czy... Sześć. Sześć po raz pierwszy. Sześć po raz drugi. Kluby, tak? Mhm. Sześć po raz... Ja sześć też. No to możesz sześć. Odczytać. A, muszę przejść. Siedem. Nie wiem, jak to zrobię, ale siedem. Siedem po raz pierwszy. A jak nie przebiję, to przegrałem, tak? Zepsułeś mi remontadę, co? Siedem po raz drugi. Ja bym pięć wymienił. Stresuję się. Siedem po raz. Trzeci. Rocky Pass? Wymieniać? Nie, no już nie wymienię. Po raz trzeci. Sprzedane, czas, start, minuta. Dynamo Tirana, Dynamo Moskwa, Dynamo Tbilisi, Dynamo Berlin, Dynamo Bukareszt, Dynamo Zagrzeb. Dynamo od roweru. Dynamo Drezno mówiłem? Tak. Nie, Berlin. A nie. Dynamo Drezno. A chyba to jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Już siedem. Tirana, Moskwa, Dynamo Tbilisi. Dynamo Tirana było? Tak. Był taki klub? Oczywiście. Jeszcze. Moskwa, Tbilisi, Bukareszt, Berlin, Drezno. Siedem. Dobrze. Nice. Bo to się... Panowie. Kijowa nie powiedziałeś? Kijowa tak. Nie powiedziałem, ale siedem, a nie osiem musiałem. Chyba nie? Dynamo Tbilisi, tak? No. Tak, Dynamo Tbilisi. Dynamo Batumi było coś. Ale powiedział, bo... tak, było. Tak. Też ale no, no i Dynamo Tirana też było. Czy jest? Nie wiem. Dynamo Mińsk. Mińsk, oczywiście. Bukareszt. Tak. Moskwa. Bukareszt był. Bukareszt mówiłem. Tam u tych byłych Sowietów, to pewnie tam... No, byś wszędzie byś tak poszukał. Tak. Ale to się wiąże tylko z tym, że to kiedyś, tak jak już wiecie, interesowałem się, to Dynamo wszystkie znałem, a teraz no to... A to Tirana jeszcze istnieje? Znaczy Tirana, stolica Albanii, istnieje. Nie, chodzi mi o Dynamo Tirana. A to możesz później sprawdzić po programie? Ale niedawno wygrali, no. 12, no lat, co? 12 lat temu wygrali, panowie, mistrzostwo. Miażdżycie mnie wiedzą o współczesnej piłce, a ja was obyłem. Zobaczmy tabelę, to ostatnim najmanem. Kurde, jest szansa! Ło, panie! Kowal, ty też możesz dobić do lidera. Potrójnego lidera jeszcze nie było w tym programie. To teraz będzie ciężko, bo teraz... Tak. Jak najwięcej osób, które mają rudę włosy? Jedna! Jedna! Dwie! Popularnie znane oczywiście. Trzy. Czyli nie chodzi o samych piłkarzy? Nie. Ile roki wymieniłeś tych osób? Ja cztery, cztery jest. Ja mam dwie na razie, na szybko. No, najgorzej, jak ktoś później się obrazi... Kobiety to, też? Jak, też. Jak ktoś się obrazi, powie, że nie jest rudym, tylko ciemnym blondynem, nie? Bo tam znam takiego jednego. Niezwiązany z piłką nożną. Myślałem, że jeszcze o naszym wspólnym koledze. Cztery mam. Rudy Feller. Cztery po raz pierwszy. Cztery mam. To ja musisz, też to musisz jeszcze jedną. A to nie wiem, chyba nie dam rady. Kobiety też mogą być? Tak. Ruda Zośka? Po raz drugi cztery. Ta ruda pięć. Z piosenki jest, ty jesteś ruda? Dobra, nie wiem, czy trafię z tą piątą, ale zaryzykuję. Sześć. Jest sześć po raz pierwszy. Nie poddaję się, bo już piątą miałem, co do piątej miałem wątpliwości. Sześć czy, po raz czy jest ruda, czy mi się tylko wydaje ruda? Sześć po raz... Ale nie, weź, wycofaj się, bo nie ma sześciu rudych znanych osób. Są. Trzeci. Ale nie chodzi o aktorów i tam takich piosenkarzy, no tylko sportowców. Można też aktorów, tak? No to ja się w sport, na sporcie skoncentruję. A masz siedem? Dobra. Dobra, dobra, już dobra. Czy sześć, tak? Dobra. Tak. Zbigniew Boniek, Piotr Stokowiec, Mariusz Kukiełka, Magdalena Walach, Kaja Paschalska. Jeszcze jeden rudy mi został. Dobra, muszę wymyślić.
No i co? Kto to jest Magdalena Walacz? A jak nie zgadnie, to ja wygrałem, nie? Aktorka. Rudy Rydz. A co grała w Małaszu? Dominik Furman. Nie jest rudy. Bardziej mówisz, blondyn. Jest rudy. Bardziej on blondyn. Nie jest broda, jest ruda. Bardziej blondyn. Oczywiście ten, jak on miał? Marcin Radzewicz. Mm-hmm. Dobrze. Też o nim. No a wiesz, że ja też o nim. Naprawdę. Tak, a Magda Gessler? No to był bardzo. To ja zgłaszam 7. A Pipilan? Pipilan Strum. Brawo, Kuba, wygrałeś. Ta na bank była ruda. Zweryfikowałem Magdalenę Walach. Jest ruda bardzo. Tak. To jest najbardziej ruda kobieta spośród rudych kobiet. Tak. Zobaczmy tabelę, bo dzisiaj sensacyjne rozstrzygnięcie. Nie dość, że wygrał Kuba, to jeszcze rok jest ostatni. No tak jak już powiedziałem. Ja drugi. Tak, niesamowite. Tak jak już powiedziałem, ja nie będę już wygrywał tych quizów, dopóki nie będzie nagród. Za tydzień będziesz odznaczony, bo dzisiaj zapomniałem medalu. Więc... Słuchaj, no, to od razu widzę, że się byczył na urlopie. Nie czytał, nie analizował. Pod formą, ewidentnie, pod formą. Wojtek Hada, dziękujemy, że wpadłeś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Udało się nie spalić twojej książki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich prezesów świata, a szczególnie tego jednego, jedynego. Morda, trzymaj się. Wojciech Kowalczyk. Papa. Jakub Białek. Dzięki. Mateusz Trokuszewski. Dziękuję bardzo. I nie miałem coś powiedzieć na koniec. No i losowanie chyba miałeś zrobić, bo mówiłeś o tym. Losowanie będzie kiedy indziej. W sensie będzie nagrywane po tym, ale wpuszczone jutro. Papa. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.